Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu paśnikowego, czyli z krótkich komentarzy biblijnych. Chciałbym, kochani, wam dzisiaj skomentować pewien fakt biblijny, może nie tyle konkretny fragment, ile pewien fakt, który się pojawia w kilku miejscach Ewangelii, który mnie ostatnio zafrapował, jakby kiedy mi się jakoś to tak poskładało w całość. Nie wiem, Czy pamiętacie taką scenę, kiedy Jan Chrzciciel nad Jordanem, niedaleko Betanii, naucza ich chrzcitu, i przychodzi tam Pan Jezus, wskazuje tam Pana Jezusa jako baranka Bożego, który ma zgładzić grzechy świata? I uczniowie, w sensie Andrzej uczeń, uczeń Jana i do niego jeszcze potem dochodzi Piotr. No, interesują się Panem Jezusem i zadają mu takie pytanie nauczycielu, gdzie ty mieszkasz? Napisane jest, że Jezus powiedział, chodźcie, a zobaczycie i napisane, że tego popołudnia, tego wieczoru zatrzymali się u Niego. Kochani, ja zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że yy, można powiedzieć, no, jeżeli ktoś pojechał gdzieś do hotelu i potem kogoś spotkał i go do siebie zaprosił, to można powiedzieć, że zatrzymali się u Niego, nie? Ale zobaczcie, tam w tej Ewangelii jest taka sugestia, że oni się zatrzymali w domu u Pana Jezusa. Nie? Na udzielu, gdzie Ty mieszkasz to pytanie, to nie jest tylko takie pytanie, gdzie się tutaj zatrzymałeś, tylko to jest pytanie, skąd Ty się wziąłeś, gdzie jest Twoje życie? Co jest Twoim domem. Jezus ich zabiera właśnie tam. Zauważcie, to jest daleko od Jego domu, w sensie od Nazaretu. Ta miejscowość Betania i to, to, to ten fragment Jordanu, gdzie, gdzie Jan nauczał, to jest jakieś 150 km od domu Pana Jezusa. Ale mimo to Jan, zobaczcie, tak zapisał w Ewangelii, że jest przekonany, że to miejsce, gdzie Jezus tam przebywał, to że to jest Jego dom, że On tam mieszka. Mało tego. Zobaczcie, że potem, kiedy Pan Jezus będzie trafiał do Kafarnaum, mimo że przez 30 tak, lat był mieszkańcem Nazaretu, to kiedy do jakiejś do miejscowości kafarną wejdzie, to Ewangelia Świętego Marka podaje taki, taki zwrot, że Jezus zatrzymał się u siebie w domu, mimo że znowu to nie jest Nazaret, tylko to jest Kafarnaum. Wiemy oczywiście potem z historii, tak nam to też podaje, ma pokrywy różne, że pan Jezus, kiedy już rozpoczął działalność publiczną, prawdopodobnie przez dłuższy czas mieszkał u Świętego Piotra w Kafarnaum. Że to dom Świętego Piotra stał się domem pana Jezusa, jakby zamieszkał u niego, że tak powiem, w wolnym pokoju, nie? Mało tego, jak dzisiaj się pojedzie do Ziemi Świętej i się wjeżdża do Kafarnaum, to w Kafarnaum na bramie wjazdowej jest taki napis Miasto Jezusa, czyli w ogóle to jest całe jego miasto, mimo że on nie był stamtąd, mimo że pan Jezus był z Nazaretu. Mało tego, żeby jeszcze, że tak powiem, dołożyć, zobaczcie, że w pewnym momencie Pan Jezus też mówił o sobie, że jest de facto bezdomny, tak? Mówi, lisy mają nory, ptaki, powietrze mają gniazda, a syn człowieczy nie ma gdzie głowy złożyć, nie? Zobaczcie, to jest taka narracja, która, jakby jak się ją zbiera w całość, mnie osobiście prowadzi do jednego, myślę, bardzo pięknego wniosku. Pan Jezus z jednej strony nie ma domu w ogóle, czyli zobaczcie, nie jest przywiązany, oczywiście, przez pierwsze lata swojego życia, był przywiązany do, do Nazaretu. Ale potem, kiedy już rozpoczął działalność, to nie jest przywiązany do żadnego miejsca, a jednocześnie o każdym miejscu, gdzie jest, można powiedzieć, że to miejsce staje się jego domem tam, gdzie jest Pan Jezus. To kiedyś świąt z Jerzego Żyryjś w jakimś innym kontekście, ale bardzo ładnie powiedział, że Jezus miał taką właściwość, że gdziekolwiek się pojawił, to stawał się domem dla ludzi, którzy tam byli że ludzie, którzy Go spotykali, ludzie, którzy byli otwarci na, na Jego słowa, na Jego działanie, którzy byli otwarci po prostu na spotkanie Go, to natychmiast się jakby czuli przy Nim jak w domu, czuli się jakby u siebie przy Jezusie. Kani i z tego oczywiście idzie mi bardzo wiele myśli w głowie teraz, jakby... Po pierwsze, jak to jest z nami, z kościołem? Czyli, czy my, w związku z tym, że, że tak powiem, brzydko mamy pana Jezusa, oczywiście on się nie da, nie da zamknąć w żadnych ramach, ale z tym, że go jakoś tam mamy w centrum naszego domu, kościoła, to czy kościół, w sensie każde miejsce w kościele, każdy człowiek w kościele, są tacy jak on. No, oczywiście moja odpowiedź szybko brzmi, no nie bardzo, nie? Nie wszystkie miejsca w kościele są domem. Ale koń chciałbym, żebyśmy teraz tak osobiście bardziej pomyśleli o tym, bo nie, nie chcę na takich szerokich perspektywach, choć tam, nie wiem, kościół i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że tak powiem, ty i Pan Jezus, ja i Pan Jezus. Z jednej strony. Jeżeli się czujesz taki nie na miejscu, czujesz się taka nie na miejscu w tym świecie, nie? ciągle ci brakuje jakiegoś takiego zadomowienia gdzieś, nie? to jeżeli myślisz, że załatwisz to, załatwisz to tym, że właśnie znajdziesz jakieś spokojne miejsce w sensie fajne mieszkanie albo fajny dom, no to no mylisz się. Oczywiście takie miejsca są bardzo piękne i bardzo potrzebne i one dają też poczucie jakby satysfakcji, i takiego bezpieczeństwa i tak dalej, nie oszukujmy się, to relacje sprawiają, że jest gdzieś dom. To ludzie, z którymi jesteś blisko, sprawiają, że czujesz się jak w domu. I wtedy możesz nawet faktycznie nie mieć domu takiego fizycznego, ale kiedy masz tych ludzi, kiedy jesteś blisko z ludźmi, kiedy masz takich ludzi, którzy są blisko z tobą, to czujesz się jak w domu. Mało tego. Jeżeli masz Pana Boga w takiej bliskości, to nawet gdyby się okazało, że ludzi nie ma, że ci ludzie, nie wiem, zdradzą, zawiodą, odejdą, porzucą i tak dalej, to w Bogu taki dom znajdziesz. I to nie chodzi mi tam po śmierci, nie? Moi drodzy, w Bogu mamy taki dom. Bóg jest kimś takim, że jak tylko ktoś się do Niego zbliża, naprawdę z otwartym sercem, czyli nie jest podejrzliwy, nie próbuje Pana Boga właśnie pochwycić na sobie, bo oczywiście byli też te tacy, którzy Pana Jezusa tak traktowali i wcale nie czuli się jak w, jak, jak w domu przy Nim, nie? Ale że ktoś ma tylko otwarte serce, to przy Jezusie można mieć takie poczucie pełnego zadomowienia, takiego... Kochani, zobaczcie, przepraszam, że tak będę mówił może przez swój własny przykład, ale... No ja żyję od już nie wiem ilu tam lat, co parę dni jestem w nowym miejscu, tak? W moim domu właściwym bywam naprawdę rzadko, tak? Czasem mi się zdarza, nie wiem, raz w miesiącu nawet, albo i rzadziej jeszcze. I to też na krótko, znaczy po prostu wpadnę, że tak powiem, przepiorę, przejem, przygotuję coś i jadę dalej, nie? A jednocześnie, ja się w ogóle nie czuję, że tak powiem, takim... takim przybłędom, nie? nie? czuję się w ogóle bezdomny. W każdym miejscu, gdzie jestem, jakby mogę się czuć jak w domu, bo tam są ludzie, z którymi można wejść w takie relacje, a nawet jak nie, jak nie łapię z ludźmi takiej relacji, to Bóg jest zawsze ze mną, więc gdziekolwiek jakby jestem, to ja się czuję jak w domu, kochani. Kochani, jeżeli wam brakuje takiego momentu takiego zakotwiczenia w rzeczywistości, takiego momentu, że tak powiem, takiego wbicia się fundamentami w to życie, nie? to Żadna rzeczywistość świata wam do końca tego nie da. No, oczywiście, może być pomocna, to jasne, bo może tego nie neguje, ale Bóg wam da takie poczucie. Ale też z drugiej strony, kochani, czy wy dla innych jesteście kimś takim? W sensie kimś, że jak się pojawiacie, to ludzie się czują, jak w domu przy Was. To czy mogą przy Was, tak powiem, spokojnie, bezpiecznie usiąść? A nie, że od razu wymagania, nie, że od razu pretensje, nie, że od razu coś, nie, że od razu układ coś za coś, nie, że, no i tak dalej, i tak dalej. Tylko jak w domu? Zobaczcie, Jezus. Kiedy był nad Jordanem, to wszyscy byli przekonani, że jest u siebie w domu i można było pójść do niego do domu. Kiedy był w Kafarną, wszyscy byli przekonani, że jest u siebie w domu i można pójść do niego do domu. Kiedy był w Nazarecie, to byli przekonani, że jest u siebie w domu i można do niego pójść i poczuć się jak w domu. Przypuszczam, że takich w ogóle miejsc jeszcze było więcej. Pewnie gdziekolwiek Jezus się pojawiał, to był jak w domu. To był jak w domu. Bóg jest domem. I też Bóg uzdalnia nas do tego, żebyśmy dla innych stawali się domem. Kochani, pomyślcie o tym. Jakoś tak, tak mi się to poskładało w głowie, czytając sobie te różne fragmenty, że bezdomny Jezus tak naprawdę... No właśnie, Jego domem świat, a nawet nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że On, On, On sprawiał dom tam, gdzie był. On sprawiał dom tam, gdzie był. I każdy, kto jest Jezusem, natychmiast jest w domu. Mnie to jakoś bardzo, bardzo pociesza. Mam nadzieję, że wam to też da jakąś... Inspiracje. Moi drodzy, moi kochani, moi ulubieni, bardzo Wam dziękuję za to kolejne spotkanie. Mam jeszcze jedno ogłoszonko, kochani. Fundacja Mala dała mnie dzisiaj znać, właśnie dzisiaj ruszył na stronie, znaczy ruszyła. Na stronie sklepu Fundacji Malak, wyprzedaż różnych rzeczy z magazynów Fundacji, bo tam są pewne przetasowania, Fundacja zmienia, zmienia sposoby dystrybucji i tak dalej, a w ogóle też nie jest jakiejś kryształowej kondycji finansowej i trochę wyprzedaję rzeczy, które gdzieś tam zostały. Jest szczególnie jedna rzecz fajna, bo to jest chyba niedostępne nigdzie indziej poza sklepem Fundacji Malak, czyli akrobatyka małżeńska w wersji DVD w sensie takiej fizycznej, którą można sobie kupić na prezent. To wszystko jest kochani dosyć dużych tam przecenach. część materiałów jest tak dostępna. Ktoś chciał, proszę sobie zajrzeć. Link będzie w opisie pod filmem i może natkniecie się na jakieś fajne rzeczy. Tam są jakieś koszulki, jakieś kartki, jakieś gifty, trochę książek moich, audiobooków i tak dalej. Gdyby ktoś miał ochotę, to proszę sobie do sklepu Fundacji zajrzeć i może z tych giftów skorzystacie, szczególnie z akrobatyki małżeńskiej, w wersji DVD. Nigdzie tego indziej już chyba nie ma, więc to jedyna taka okazja, na przykład na prezent dla kogoś, żeby, żeby sobie po taniości kupić. Kochani, to chyba tyle na dzisiaj. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławie. I do zobaczenia. Niedługo z Bogiem. Pa pa!